Dzień dobry kochani, nazywam się Mariola Bojarska-Ferenc. Na co dzień zachęcam wszystkich do zdrowego stylu życia, a dzisiaj przeczytam Wam piękną bajkę Judyty Łąckiej Adasia Nieproszony Gość. Pancernik Adaś mieszkał na pięknej sawannie w świeżo wykopanej norce. Jak na pancernika przystało, miał mocne przednie łapy, twarde łuski na grzbiecie, zgrabne uszka i małe czarne oczka. Lubił swój domek, ale bardziej od niego lubił podróże. Co wieczór siadał przed domkiem i wpatrując się w zachodzące słońce, marzył o dalekich wyprawach. Nigdy jednak nie miał odwagi wybrać się w podróż. Pewnego dnia, gdy wrócił do swojego domku, zobaczył, że drzwi wejściowe są otwarte. Jestem przekonany, że je zamykałem, pomyślał i ostrożnie wszedł do środka. O nie! Wykrzyknął. Jego bujany fotel leżał połamany na środku pokoju, a wszędzie latały pióra z poduszek. Mieszkanko Adasia wyglądało teraz jak ptasie gniazdo. Kto to zrobił? Zapytał smutno. Nagle usłyszał ze swojego łóżeczka przeciągające ziewnięcie. Czemu mnie budzisz? Powiedział piskliwy głosik. Należał on do maleńkiej postaci o trójkątnej twarzy i sterczących włosach. Kim jesteś? Co robisz w moim łóżku? Dlaczego zniszczyłaś mój fotel? Dopytywał Adaś. Od teraz będę z tobą mieszkała, uśmiechnęła się postać. Pancernik nic z tego wszystkiego nie zrozumiał. Ale ja nie chcę, protestował. Nie masz wyjścia, już zadecydowałam, wzruszyła ramionami. Jestem Buchu. Adaś słyszał o Buchu. Wiedział, że ona zrobi, co chce i nigdy nie pyta o pozwolenie. Lubi rządzić i rozkazywać, a gdy ktoś się jej sprzeciwia, ze złości marszczy brwi i pokazuje wszystkie cztery zęby. Ten, u kogo zamieszka, musi jej słuchać. W przeciwnym razie dostanie okropnego kaszlu. Pancernik nie wiedział, co zrobić. Bał się Buchu i choć bardzo nie chciał, musiał podzielić się swoim mieszkankiem. Pozamiatał pióra i właśnie zabierał się za sklejanie bujanego fotela, gdy Buchu wskoczyła mu na plecy. Dalej, biegaj, będziesz moim konikiem, wykrzykiwała. Już zawsze zostaniesz ze mną w tej norce i będziesz spełniał moje życzenia. Adasiowi wcale się to nie podobało, ale nie miał odwagi protestować. Pancernik stał się bardzo nieszczęśliwy. Od kiedy zamieszkała z nim Buchu, nie cieszyły go zachody słońca i nawet nie myślał o podróżach. Pewnego dnia smutny i zmęczony Adaś wracał właśnie do domu, gdy niespodziewanie spotkał mrówkojada, który schłynął ze swojej mądrości na całej sawannie. Dzień dobry, powiedział cicho pancernik. Dzień dobry, Adasiu. Czemu jesteś taki smutny? Zapytał mrówkojad. Pancernik opowiedział, co mu się przytrafiło, a mrówkojad po namyśle odrzekł. Jesteś już dużym pancernikiem. Masz mocne łapy i twardy pancerz, ale twoja prawdziwa siła jest w twoim sercu. Bądź odważny, a odzyskasz swój domek. Odważny? A co to znaczy? Spytał pancernik. Odważny to taki ktoś, kto walczy o to, na czym mu zależy, nawet jeśli się boi, umie pokonać swój strach i nigdy się nie poddaje. Miej odważne serce, Adasiu. Kiedy ja nie umiem, powiedział pancernik. Ale mrówkojada już nie było. Zniknął tak szybko, jak szybko się pojawił. Całą drogę do domu brzęczały mu w głowie słowa: bądź odważny, odzyskasz domek, tylko bądź odważny. Adaś bardzo się bał sprzeciwić Buchu, ale z całego serca pragnął pozbyć się intruza. Gdy doszedł na miejsce, wziął głęboki oddech i wszedł do środka.
Buchu jak zwykle biegała i bałaganiła, gdzie tylko się dało. Zadomowiłaś się tutaj bez pytania. Już czas, żebyś stąd zniknęła. Niepewnym głosem powiedział pancernik. Buchu zmarszczyła brwi i pokazała swoje cztery zęby. Adaś zaklaskał, ale czuł, jak robi się coraz silniejszy i silniejszy. Adaś zakasłał, ale czuł, jak robi się silniejszy i silniejszy. Nie boję się ciebie, to mój dom. Nie chcę cię tutaj. Powtórzył już głośno i wyraźnie. Stanął na tylnych łapach, wyprostował się i nabrał powietrza w płuca, ile tylko mógł. Dmuchnął w buchu tak mocno, że wyleciała z norki i uciekła przez sawannę, gdzie pieprz rośnie. Udało mi się, odzyskałem mój domek, cieszył się pancernik, turlając się po podłodze. Adaś odnalazł odwagę w swoim sercu i zaczął spełniać marzenia. Następnego dnia spakował plecak, zakluczył dobrze drzwi do domku i wyruszył na swoją pierwszą wycieczkę. Tak bardzo mu się spodobało podróżowanie, że gdy tylko wracał do domu z jednego miejsca, już planował kolejną wyprawę, a za każdym razem wybierał się coraz dalej od domu i marzył, że pewnego dnia wyruszy w podróż dookoła świata. Judyta Łęcka, a czytała Mariola Bojarska-Ferent. Całusy, kochani.